Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Kombinowałem z tymi myśliwymi, ale no coś jest najwidoczniej zjebane. Pójdziemy jeszcze porozmawiać z tymi złodziejami. Nie wiem, czy ja w ogóle będę to dobrze robił. Ale chcę tam pogadać z takim jednym... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha. Idealnie. Czyli nie mam klucza. To dziwne. Myślałem, że posiadam klucz do piwnicy. Już się robi nieciekawie. Cześć, daj mi tu wskoczyć i chcę na górę. I tutaj. O, ładnie. Już myślałem, że idiota mnie zrobi w konia i się zabije. Ale dobrze zrobił. Od razu po nagraniu Resident Evil 3 nagrywam dla was tego Gothica 2. Nie wiem, czy mam takie ciągłe spadki FPS-ów. Nie mam jakoś za bardzo pojęcia, dlaczego mi tak się dzieje. Dobra, ale myślę, że to jakoś przejdzie. W ogóle muszę zrobić chyba formata systemu. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez jaj nawet. Tu nie masz klucza. I to myśl... Aha. No to ładne rzeczy się dzieją w tym mieście. Już nawet się do bandy... do gildii złodziei nie dostanę, no. Takie buty po prostu. Czekaj moment. Teraz coś pomyślimy tutaj na chwilę. Może coś za nim będzie. Za tym domem Halvora. To naprawdę nie mój problem. Jak. No a nikt tu nie stoi. No okej. Chciałem tylko sprawdzić, ale widać nic. Nie mam czasu. Zawsze to po prostu. Hej! Sam by na to nie wpadł. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Jest. Takich spadków to chyba jeszcze nie miałem w życiu. Nie wiem, czy tak. Nawet 20 FPS-ów momentami nie mam. Aby rzeczywiście coś się polagowało. Moment. Co ja to chciałem popatrzeć. No nic, jak to nie działa, tamto nie działa, to coś chyba musi zadziałać w końcu, nie? Hej ty, podejdź tu! Był tutaj jeden człowiek, ponieważ chce się Aha, kurde. Czyli muszę jeszcze raz zajebać tego Attilę. W takim razie, on się tam zrespi. My go zajebiemy. Czyli będziemy po raz drugi zabijać gnoja. Mówiąc prost. Tylko epicko, nie? Dobre. Zawsze to zdarzałam. Dobrze. Przecież wiadomo o tym od dawna. O, teraz się pojawiła pizdeczka. Ja od razu zabijam. Odłóż broń! Proszę. Spłoniesz. A dlaczego jeszcze aż kobieta się musi wtrącać? Być mądrzejszy. Nie w swoje interesy. Alarm! Spryciarz! A będzie jeszcze gorzej. Jezu, spadki FPS-ów. Muszę bić jeszcze raz jednego tego samego gościa. Czekaj, no kurde. Kobieto. Dostanie fireballem, to się skończy jego dzień dziecka. Teraz to kurde mogę kosić go. A wcześniej nie byłem taki mocny. Idzie ten przydupas. Idzie? Czekaj. Teraz cię mam. Oluj. Oluj. Kur. Przestaniecie w końcu. No i teraz spłonie. Dobra, poszło. Teraz jeszcze kobieta się na mnie uwzięła.
Albo się zbugowała. Dobra. Okej. Okay. Daj sobie ze mną spokój. Nie chcę ci krzywdy robić. Możesz nie krzyczeć. Z łaski swojej. Patrzcie, tu zabiję Matylę w minutę. A w którymś tam odcinku, może już na początku jeszcze gry, to się męczyłem z nim pół godziny. Bo teraz taki jebie damage, że nawet taki Attila się już nie da pozbierać. Dobra, skoczył na banie. Dobra, można iść. Ale kurde, przecież ja myślałem, że to wszystko już powybiłem. Musiałem najwidoczniej to również pominąć. W ogóle większość rzeczy chyba pomijałem, kiedy chciałem nadrobić te straty. Ale no cóż, idziemy dalej. Nie ma co tu narzekać. Mamy ten kluczyk, tylko może najpierw potkę wypij. Bo jak ci wyskoczą takie kurde śmieszne ciule, to nie będzie już tak pięknie. Baranią kiełbasę też da się zjeść. Do końca zjedzona. Może jeszcze tego mięsa zjemy, żeby nam nieco tej wytrzymałości nadrobiło. I mana również do regeneracji. A tą większą wypiję. Dobra. No tak, czyli widocznie nie było mnie tutaj. Wytupiono te szczury. Dobra, proszę się o manto. Dobra. Dałem sobie spokój. Aha, idzie następny. Czekaj, ja go zaskoczę. W dupsko dostanie. Tu w dupsko. O. Dobrze mu tak. Dobrze, to ja idę jak najprędzej na górę. Czy na górę? Do tego gościa Ramireza. O, jest. Yo, yo. Co? No. Zabij. Ha! Te kwestie już były dawno temu, dlatego to pomijam. Z tym gościem bym chciał pogadać najbardziej. Zabłądź, jeśli co. A, najpierw to muszę z przywódczynią pogadać. Oj, masa roboty, tylko mnie czeka niepotrzebnej. Kiedy właśnie tego nie chcę, a muszę. Hej! Jak coś, to pomijam te kwestie, bo one już były w odcinku tam któryś, może 10, 11, może to 12 był, nie pamiętam. Pomijam te wszystkie kwestie, bo w ogóle nie są potrzebne mi. A dobra, to łączę. Nie chcę się u ciebie szkolić. Teraz idę do Ramireza. Dobrze mówię? Ramirez? Tak, Ramirez. Udało ci się wejść. Cóż, życzę szczęścia. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim je tu na dole. Wszyscy jesteśmy złodziejami, nie mnie. Mhm. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Aha. Czyli coś muszę zrobić. O, takie małe pierdółkowate główienko mogę ukraść, dobrze. Tylko teraz kwestia jest taka, czy ja się wydostanę z piwnicy. O, trzeba zobaczyć. Fajnie by było. Da radę? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Boluj. Skąd ja klucze skombinuję? Musiałbym tych bandytów wybić. Czyli wychodzi na to, że będę miał znowu trochę zabawy. No trudno, no. Nic na to nie poradzę już w tym wypadku. Mógłbyś to przebiec, kurde. Nie chce mi się tyle czekać, a czas ucieka. A nagrywam tylko pół godziny odcinek. Chciałbym jutro się wyspać, żebym mógł wstać wcześniej.
I mógł też co nieco ponagrywać dla was. Z tego Gothica, być może i Ryzena trójki. Coś się zobaczy, ale bardzo wcześnie chciałbym stać. Dobra. Tylko jeszcze to muszę zrenderować jedno i drugie, więc z tym będzie cholerę roboty. Dobra, jesteśmy na tym miejscu już. No okej. Teraz idziemy okraść tego Konstantyna. Potem znowu muszę iść do tych walonych złodziei. No i dostać kolejnego questa, no. Potem porozmawiam z tym Ramirezem w końcu. Kurde, my w ogóle nie mamy z tej zdolności skradania się. I rzekł wreszcie do swych braci. Nigdy więcej nie powstaje wasza noga na mojej ziemi. Moment, najpierw save'a trzepnę. Idzie, idzie, szybko, szybko. Się nie skapnie. Dobra, mogę iść. No, na całe szczęście, bo inaczej byłaby kapa życia. Dobra. Mamy ten nasz pierścień, po raz drugi to robimy. Co prawda już to powinniśmy mieć zrobione, ale... no, zrobimy jeszcze raz. Co tam nam szkodzi? Dobra, znowu trzeba do nich zapieprzać. Dobra, trochę się... Da fuck. Moment. Ale bug. Straszny bug w tej grze. No ale zawsze mogło być gorzej. Mogło nas, kurde, by zatopić na dobre. Nie wiem, gdzieś porwać, zaciukać i... I tyle by było. Dobra. Aż sobie przypomniałem czarny moment, kiedy dawno temu grałem sobie w Gothica 2 z Kruka. Był rozdział 5, kiedy miałem się szykować do Irdoratu. Co się nagle stało? Grę mi wyjebało. A kiedy włączyłem grę, save'ów nie było. No przecież ja myślałem, że ja kurde kota powieszę ogonem, no. Po prostu, no dla mnie to było dramatyczne. Musiałem się trochę pozbierać, wiecie, byłem młodszy, hey. Bardziej wkurwiałem się. Teraz chyba też się trochę bardziej wkurwiam, ale... Mam pierścień Konstantina. Gratulacje! Dziękuję, weź ten, dziękuję. Co więcej... Dobra, dobra. Właśnie tak. No, no dobra, tak. Też tak. Nie chcę od ciebie pracy, twoja praca jest chujowa. Nie ma żadnej satysfakcji w sumie z tego. Dobra. Można chyba z nim pogadać. No, no, widzę. Ja. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Jest pewna rzecz, która mi... Cóż to takiego? Sekstans. Przynieś mi go, a do... Gdzie warto się włamywać? Oczywiście w górnym mieście. Jednak jeśli przyjdzie ci do głowy gdzieś tam się włamywać, lepiej zaczekaj, aż zapadnie zmrok. Miasto zapada wtedy w strażnik. Liczy... Czekaj. Sextans. Przecież Sextans jest jedynie w Jarkendarze u Grega, tylko że ja to już mogłem komuś sprzedać. Musiałbym to z powrotem kupić i wydać trochę kasy na to. Co prawda to będzie głupie, ale no to mi da szansę na wykonanie zadania. Ja. Nie musisz nic mówić. Nawet nie myśl o tym. Nie możemy sobie... Dobra, zamknij się. No i Sextans to ja musiałem sprzedać w Jarkendarze jak nic, więc musiałbym się teraz tam doczołgać. Po ten jeden jebany Sextans. O Boże, 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 Boże.
Tylko masa roboty jest, nic więcej. Ani luzu, ani bluzu, tylko więcej ciętych guzów, no... okropieństwo. Ale co poradzić? Przynajmniej trochę pochodzimy po tej mapie, no wrócimy się do Jarkandaru, co prawda nie powinienem tego robić, ale zrobimy to. Potem Saxtans się przytoczył, okazję. My go przypadkiem może nie mamy? Nie, nie widzę go w ogóle. No to znak, że musiałem komuś opyć. No i teraz trzeba do Jarkandaru iść. Co dla nas już nie jest to problemem w sumie, bo wiecie, lub nie, no przecież teraz jest mega dużo portali, więc tu nie ma co się w ogóle guzdrać. To nawet się nie da guzdrać, są ciągle portale. Tu jedna teparka, tu druga, trzecia, piąta i się tepasz w masakrycznie krótkim czasie. Dobra, no to do tego Jarkandaru się przejdziemy, co prawda jeszcze może sprawdzę, może Kronos ma ten sekstans, może wtedy nie będziemy mieli kawału drogi do zapieprzania. Sprawdzimy, sprawdzimy, sprawdzimy. Dobra, idź, idź, idź. No, już tu widzę. To można akurat się tepnąć. Przeszukam Kronosa. Powiedziałem Krosa z przyzwyczajenia, bo trochę w tą FIFA już gram. Gdybym nie powiedział Krosa, a Kronosa, no to to byłoby wiadomo, że w ogóle nie grałbym w tą FIFA. Dobra, jest nasz Kronos. I czy masz ten sextant? Nie masz. Dobra. Sorki, że zaklnąłem, ale no po prostu muszę się męczyć. Bardziej. Jak nie będzie u piratów, a wiesz co, może będzie u bandytów, sprawdzimy. Jak się teraz będę tymi teleportami bawił, co prawda nie powinienem, ale no co ja zrobię. Teraz do bandytów. Sprawdzimy to u tego Fiska. Nie wiem, sprawdzimy mu kilku. Nie mów, że to nie tak. Bo możliwe, że mogłem temu Fiskowi opie. To wszystko tylko pogłoski. Oddać nie tego całego mówić. Sextansa. Yo. Dobra, jednak nie masz. Pomyliły mi się chyba. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero? Pomylili mi się chyba klienci. A raczej sprzedawcy. Nie, klient to ja, kurde. Ten smaży chyba całą większość tego kotleta. Hej, ty! A, okej. Okay. Czyli tu w sumie nic istotnego. Nie wiem, komuś musiałem sprzedać tego sextansa. Komuś na pewno. Może nie tutaj. Kto opowiada takie rzeczy? Może to jednak w kanionie, a ja po prostu moja wika mnie zawiodła. Powinien był wiedzieć lepiej. Czyli może u Hunu. A da się w ogóle handlować. A go sprawdzę. Hej, ty! Nie mam czasu. No, u ciebie to było. A chuj, wydam te goldy. Byleby tylko tą misję wykonać. Jedną. Jeszcze wydamy u tego. U Gareta za czarną perłę. Ponieważ będę musiał znowu zrobić te zadania od Dagota. Ale to raczej chyba zrobię poza nagrywaniem. Tak jak właśnie chciałem to powiedzieć. Dobra, no cóż, kasę się wyda, ale również kasę się ją odzyska, więc to jeszcze nie jest nic straconego. Mamy ten sextans. Myślę, że koleś nas porządnie wynagrodzi, bo to jest misja, która wymaga no właśnie cierpliwości i skradania się, no czego więcej. Kiedy już to zrobimy, to z pewnością zajmiemy się jakąś inną misją. Zaraz nam 20 minut minie, to jeszcze tak z 10 minut odcinka będzie mniej więcej, plus minus, i skończymy odcinek w sumie. Dobra, Henry, Thierry Aury.
Aż mi się skojarzył. Dobra. Jest. Trzymam się od tego z daleka. Jugareta powinien... A czy powinna być taka czarna perła? Handel, no. Nie mam czasu na takie i chuj, rzeczy. Wydajemy kolejne 1500, ale mamy tą czarną naprawdę perłę. Uwierzysz? I teraz stąd uciekamy. Dużo by mnie to kosztowało. Słyszałem coś. A może innego. Mniej, Deklu? Nie mów, że to nieprawda. A jednak prawda. Nie płacz. Dobra, to tak, tepamy się teraz do tego zioma. Oddajemy mu ten sekstans. Najwyżej jeszcze coś porobimy szybko i skończymy odcinek. No po prostu nie chcę, żeby się bardziej zmuszał i przedłużał. Dlatego takie pół godziny wystarczą dla mnie w zupełności. Myślę, że dla nas też. Dobra. Tutaj też się popluskamy. Na to wychodzi. Dobrze. To teraz się tepamy. Okej, okay, już wróciłem, znalazłem tą osobę, ale chyba już gadałem z Lutero wcześniej. Jaka robota? Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Lemar. I trzeba będzie go zajebać. Tak czytałem poradnik pana Warda. Pozdrawiam, ale trzeba to zrobić. No. Spokojnie, spokojnie, zaraz zrobimy tą misję. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Mój mąż uważa inaczej. Okej. Okay. Tak, to bardzo. No. Pewnie. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. No i w takim razie już znaleźliśmy co robić. Gdyby nie poradnik pana Warda, no to troszeczkę byłoby lipnie. Niczego jej już nie powiem. W sumie dobrze zrobiłem, że skorzystałem, no bo ja mam małe pojęcie o tym modzie The Returning. A to jest niezbędne. Dzięki temu będę mógł teraz się zająć tą misją Galahada, z którą się już męczę od dawien dawna. Po prostu trzeba z tym skończyć. Zajebiemy Galahada, będzie w porządku. Wszyscy będą zadowoleni. Galahad będzie miał ten swój list polecający, a tamten będzie leżał trupem. Dobra, właśnie chyba źle, żem poszedł, bo się tak zagadałem. No właśnie, że taki błąd też popełniłem w tym wszystkim. Dobra, ale my mamy już plan. Najpierw trzeba zapisać grę. Od tego zacznijmy. Asty. Zostaw mnie w... He? Czekaj, nie, może cię uderzymy. To będzie dobry pomysł. Oluj. Oluj. Alarm! Ale nie, nie wszyscy naraz. Ludzie. Słyszę o tym po raz. Ja tylko miałem jedną osobę zabić. Nie nie 50. Stój, tchórzu! Zamknij. Pysk. Mam swoje zdanie na ten temat. Naprawdę sądzisz? I co z nim? To nie może być tak. Dobra, dwie osoby mnie gonią. Ale to nie są te osoby, które chcę zadupić. To Lemar ma być celem. To on ma być zajebany. Mówią to i. Jeszcze cię dorwę! Zamknij się. Teraz cię ma. Dobra. Teraz cię mogę zajebać. Zostaniecie w końcu? O kurde. Trochę jestem w tarapatach. Dobra. Teraz jakoś muszę przetrwać.
kurde. Mamy tu bardzo duży problem. Przecież my się tu musimy bronić. Nic z niego mi nie zostaje. O kurde. Oluj, 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 oluj. Patrzcie, kobiety nade mną dominują. Ała. Iń, morderco. Oj, 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 chyba żeśmy trochę to spieprzyli. Ach. Nie, to nie tak miało wyglądać. No trzeba zadupić tego Lemara, ale o, może w jakimś innym miejscu. Hm? Nie, najlepiej aby się go zabiło gdzieś na plaży. Wtedy byłaby stuprocentowa pewność. Nie, czekaj, czekaj, to się musi udać. To się kuźwa musi udać. Pożałujesz tego! O kurde, ale żem zebrał. Czekaj. Alarm! Alarm! Niech mnie Lemar goni. Tchórzu! Lemar ma mnie gonić, ten łysy ciul. Dobrze. Czekaj. Jadno być tego pewnym. Tu chodź się, tu. Tu będą się toczyły fajty. Tchórzu! Dobra. Ale dlaczego was trzech biegnie? Tu nie wskoczycie, za Chiny. O! Lol. Lol. Kurde, babkę pobiłem. Nie, 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 nie dasz rady tu wskoczyć. Czekaj, ja może się jeszcze potki napiję. Oni nie dadzą rady. Pff. Nie wiedzą, z czym mają do czynienia. Ale człowieku. Czekaj, no tego Lemara to by się przydało zajebać. I to porządnie. Ten to się zaraz tam utopi. Ała! O kuźwa. Wpadłem tam z nimi. Ale oni nie myślą. A, nie da rady skoczyć tutaj, mówicie. Kuźwa. Tak dobrze już szło. Aha. A gdzie Lemar? A jego to gdzie zgubiliście? What? Aha, odpuścili sobie. No gdzie Lemar? Ha? Nie sądzę, że tak coś się zmieniło. To przecież nic nowego. Teraz cię ma. O, siema. Ale miałeś mnie nie uderzać. Nie tak się umawialiśmy, nie? Czekaj, nie chcę ciebie! Kuźwa. Alarm! Nie piszcz! Stój, tchórzu! Cię zajebie. Tu się nie walczy, zrozumiano? Nie masz się nigdy więcej! Dobra, skończysz tak gadać, jak cię kurde normalnie zadupię. No fireballa mu przycisnę i się skończy, no. Ja pierdolę, no. Zaraz, z golema mu przyzwę, o. Z golemem to chyba nie ogarnię w życiu. Dobra. A, przestań z tymi czarami. Ja się nie bawiłem magią. Ale nie we mnie. Kurde. Nie, to było fatalne zagranie z mojej strony. No zaraz go zadupimy. No, trzeba inaczej to zrobić. Jak tak nie zdziałało, jak golem nie umiał się przebić przez dziurę do domu, no to zaraz zrobimy to inaczej. I on po prostu będzie skończony. No. Nie będę się męczył. Przestań na tych... No i teraz powinien się spalić, nie? Alarm! Morderca! O, spalił się. Teraz my mamy przejebane, mówiąc wprost. Jeszcze cię dorwę! Oj, 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 kurde. Tośmy sobie nagrabili. Pudło, pudło! Jedna i druga pudłuje. Najpierw to trzeba byłoby ich zgubić, a potem przeszukać to ciało. Stój, tchórzu! Zamknij się. 5 na 1.
No kurde, jak w LOLu normalnie. 5 na 1. Reszta wychodzi, reszta AFK, a ja na przykład sam na 5. I jak tu dać radę? To jest idealny przykład tego, że samemu w życiu nie dasz rady. On po prostu za dużo gra. Morderca. Oluj, oluj. Weźcie szybko to ciało, przeszukaj. Jak to nic nie ma? To ja mam jego już cienkę? Dobra, w dupie. Teraz idziemy do tego. Jemu tam było? Lutero. Dobra, strażnik miejski miał na nas wyjebane. O to chodzi. Najwyżej grzywnę zapłacimy. I z tym mamy 4 kafle. Żadnych sekstansów nie będę... Stój! Jesteś po... Udaj się do... Oj, to nie... Troszeczkę cieniutko. Trzeba się do Andre udać. I sorki, że... Nagle mi tutaj jakaś dziwna ikona wyskakuje na środku ekranu. Nie wiem, to mnie trochę wkurza. Ale nic na to nie poradzę. W następnym odcinku myślę, że już tego nie będzie. Nie mi takich rzeczy. Dobra, to trzeba tą grzywnę Andre zapłacić. Ale Lemara trzeba było zajebać, to innego wyjścia nie było. Nie potrafię niczego zatrzymać. Nabym miał to robić ponownie, no to jaki to by miał sens? Okej, dobra. Aha. Teraz można porozmawiać z Andre, bo wcześniej też to nagrywałem. Dobrze, że morderstw strażnicy obywatel. Nie mam za... Ale nie ła... Mógłbyś okazać skruch... Ile? Co kurwa? Całe nasze złoto poszło. Nie mam ty... A więc pusta... Ostrzegam cię. Ja pierdolę. Przecież ja nawet tyle nie mam. 4 kafle. Oluj. Aż bym poszukiwał, aż bym użył pewnego kodu, ale nie, ja gram czysto. Ja gram czysto. Pierdolę. Nie. No i paskudna sytuacja. Ciekawe, czy w ogóle mogę się dostać do tego górnego miasta. Jak nie, to użyję pewnego sposobu. Będzie na to wyrąbane. Kurde, ale skąd ja zapłacę lordowi Andre tyle złota? Za jednego człowieka. No bo jego to w sumie miałem zabić, więc nie wiem dlaczego i jak, ale... No to już była przesada. Dam radę się dostać? Stój! Jestem! Udaj! A wiesz co, mam wyjebane na ciebie. Tak to zrobimy. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Okej, dobrze. Pozdrawiam. I wyrąbane, no to już musiałem zrobić. Gdybym sama innego wyboru widziała. Nie widziałem. Żeby Zresztą jakoś to... pokonać. No, musiałbym pół miasta zabijać, ale tego mi się raczej nie chce robić. Gdzie ten Lutero? Pewnie tu siedzi. Zamienił się ławka. No gdzie on jest? Gdzie ten... Gdzie ten Lui? Gdzie on jest? Czekaj. Pewnie już śpi, ale go obudzimy. I się skończy spanie. A, hey, czyta sobie książkę. Proszę. Aha. A on co chwilę musisz ten list wyciągać? Aha. Aha, okej. Okej. Okay. A, gildia kupców, okej, okay. No to do gildii kupców dołączamy. Nie ma sprawy. O kurde, teraz będzie w pizdu misji, to muszę się skupić.
O kurde. O, pięknie. O, do Bengara pójdziemy, ale to w następnym odcinku. Aha. Proszę, super. Aha. Dobra, fajnie. Dzięki. Zakończymy tu już odcinek. Jesteśmy w szeregach gildii kupców. Dokonałem tego wyboru. Miał być inny wybór, ale jak widać wyszło inaczej. Każdy może by napisać w komentarzu, mogę dołączyć do zabójców, do złodziei i tak dalej, do myśliwych. Ale dobrałem ten wybór i myślę, że no już nie ma odwrotu. Gildia tu kupców to gildia kupców. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!